Radnym, która 15 radnych, obecnych jest 13. Pani radna Zdokowicz powierzyła swoją nieobecność. Rada więc jest prawomocna do podejmowania uchwały. Panie i panowie radni, na sali obrad jest gotowy z ostatniej sesji z dnia 29 grudnia. Wszystkich potrzeba odczytania protokołu. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty. Panie i panowie radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji. Czy do przedstawionego przeze mnie porządku obrad są pytania lub inne propozycje? Nie ma. Przystępujemy do przegłosowania porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za przedstawionym porządkiem obrad? Proszę o podniesienie ręki. Porządek obrad został przyjęty. Zgodnie z porządkiem obrad przechodzimy do powołania komisji wniosków i uchwał. Proszę o zgłaszanie kandydatów na członków komisji wniosków i uchwał. Panie Marcie. Panie Marcie. Nie. Panie Ale już nie wiem, co to było. W takim wypadku pytam, czy pani Marcia Liliana wyraża zgodę na kandydata w komisji wniosków i uchwał? Czy pani Kowalska Bogumiła wyraża zgodę? Czy pan Kieszka Franciszek wyraża zgodę na członka komisji wniosków i uchwał? W takim wypadku przystępujemy do przegłosowania składu komisji uchwał i wniosków w składzie Marcia Liliana, Kokocka Bogumiła, Kieszka Franciszek. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej komisji, proszę o podniesienie ręki. Komisja została przyjęta, więc proszę członków komisji do przystąpienia do pracy. I odczytanie uchwały nr 15, łamane przez 86 przez 2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Chłopice na rok 2016. Uchwała nr 15, łamane przez 86 przez 2016 Rady Gminy Chłopice z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Chłopice na rok 2016. Rada Gminy Chłopice uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chłopice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chłopice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Podkarpackiego. Dziękuję. Czy w tej sprawie są uwagi lub pytania? Przystępujemy do głosowania uchwały, do przyjęcia uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały nr 15 łamane przez 86 przez 2016, proszę o podniesienie ręki. Za uchwałą głosowało 13 radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw, uchwała została przyjęta. Proszę komisję o przedstawienie uchwały nr 15 łamane przez 87 przez 2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustalową przez Radę Gminy w budżecie na 2016 rok. Uchwała nr 15 łamane przez 87 łamane przez 2016 Rady Gminy Chłopice. Dnia dzisiejszego w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2016 rok. Działając na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 9 i 14 oraz artykułu 18 ust. 1 i 2 punkt 9 i 0 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2015 roku, pozycja 1511. Rada Gminy Chłopice ustala, uchwala, co następuje. Musi być dłużej, bo to się skończyło. Paragraf pierwszy. Zaciągnąć w 2016 roku zobowiązania finansowe do kwoty 5000 zł z przeznaczeniem na budowę kaplicy cmentarnej na działce nr 109, łamany przez 3, położonej w miejscowości Borawki. Paragraf 2. Zrealizować określone w paragrafie pierwszym inwestycje w okresie lat 2016, 2017, 2018 rok. Paragraf 3.
Spłata zobowiązań nastąpi w 2017 roku i w 2018 roku z następujących źródeł. 1. Wpływy podatkowe. 2. Dochody z majątku gminy. 3. Subwencja ogólna. 4. Wpływy z opłaty skarbowej. 5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chłopice. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy w sprawie tej uchwały są jeszcze jakieś pytania? Tak, jedno pytanie. Czy ta kwota 500 tysięcy będzie wystarczającą, żeby zbudować tą kaplicę razem z całą infrastrukturą? Czyli te kotna, kostka drukowa, dojazd, to wszystko. Nie wiemy tego, bo dowiemy się to po przetargu. Niemniej jednak planowanie kosztów wybudowania kaplicy, porównując kaplicę identyczną w rozbożu okrągłym, tam kosztowała kaplica 314 tysięcy. Więc myślę, że z tej kwoty jeszcze powinno pozostać trochę wolnych środków. Niemniej jednak zabezpieczyliśmy większą kwotę, dlatego że przystępując do przetargu, musimy mieć kwotę taką, żeby ten przetarg rozstrzygnąć. Dodatkowo na pewno tutaj będzie jeszcze na inspektora nadzoru, czyli część kwoty i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że ta kwota jest troszkę wygórowana, niemniej jednak, a tak uzgodniliśmy i z tej kwoty wyjdziemy do przetargu. A dokładnie już wszystkie, że tak powiem, koszty związane z budową i kaplicy, i infrastruktury, to będziemy rozmawiać po przetargu. Znaczy ja może bym tutaj nie wypowiedź pana wójta. To jest kwota do kosztów inwestorskich, które posiadamy. Także jest troszeczkę nadwyżką, tak bym stwierdził, także. Bo to jest za tok do 500 tysięcy. Do 500 tysięcy. Tak jak słyszeliśmy tutaj już z ust wójta, kwota ta ma być w granicach 320 tysięcy złotych. Znając życie i praktykę, grzyb korporatywnie, chciałem zwrócić uwagę na to, żeby to nie było takie grzybkie, że o 30% trzeba było później szukać pieniędzy i dokładnie. Także ja myślę, że ta kwota 500 tysięcy złotych jest wygórowaną jednak kwotą na te kaplice. Jest to obciążenie znaczne, to więc bardzo duże. Chciałem przy okazji zaznaczyć tutaj państwu, że nie wiem, czy jest jakaś gmina w Podkarpaciu, która ma tyle kaplic, co my. Naprawdę są naprawdę aż tak potrzeby tych kaplic. Podaję to pod rozwagę. Kolejna sprawa, jak już jestem przy głosie, chciałem przypomnieć dla kolegów z Boratyna, że nie zapominamy o tym, że jesteście nam winni 50 tysięcy. Pan przewodniczący może nie wie o tym, ale my wszyscy wiemy. Ponieważ w ogóle do dnia dzisiejszego nie zostały poddane te kolicy. Myślę, że w przyszłorocznym budżecie czas będzie na zwrot tych pieniędzy. Dziękuję uprzejmie. Czy są jeszcze jakieś pytania w tej sprawie? No ja mam jeszcze. Bo ja mam takie trochę dziwne wrażenie, jakby mi sesja jakoś ominęła. Bo tak, ani nie sesja, albo komisja, ale bo tu uchwała już przyszła na początku roku. Przygotowana, wszystko tylko głosować. Ani jeden radny, ani drugi nie podnosił tematu. Po cichu tam słyszałem o tej kaplicy. Ani jeden, ani radny. Mamy gotową uchwałę i już budujemy kaplicę. Tak mówię, albo mamy to robić wszyscy razem. Mówię, mamy uchwalamy co uchwalamy, a tu przychodzi gotowa uchwała. Radę mówię, jeden, ale ja to próbuję tu z tą salą na stale na Podgraju też próbuję to wyremontować od samego początku. Z tego będzie jakaś dotacja. Tu nikt żaden radny nie podjął głosu na temat kaplicy na sesji, tu już jest uchwała, już bierzemy kredyt. I następna sprawa, jeżeli chodzi o te kaplice faktycznie, no to żebyśmy nie mieli tych kaplic, no tak mało gminę, niedaleko zaraz jest w Dówkowicach kaplica. Pieniędzy nie mamy, żeby, bo to teraz przyjdzie nowa transza z Unii Europejskiej. My nie będziemy mieć niczego pieniędzy, bo będziemy robić projekty, dla których Unia i tak nie dołoży. To się tak. Jeżeli chodzi o Dówkowice, panie radny, to już powiem szczerze, czekam 3 lata. Rozmawiam, jeszcze wam nie było długo. To jest po pierwsze. Po drugie, mówienie takie w Dówkowicach. Wie pan, to jest, ja głosowałem na Łowiecką i nie mówię tam o cenie, ile to głosowałem na Dówkowicach. Wie pan, gdzie mamy? Do Dówkowic będziemy jeździć? Ile jest osób takich, że jest jedna czy dwie osoby, praktycznie czym dojechać do Dówkowic, czyli też nawet sobie o porę zimową.
zmieniły plan, to jeszcze proszę pana 3 lata temu. Z nami projekt był na kaplicę Duchowską, ubiegł na dużo większą kwotę. Pan Marek pomógł, znaleźliśmy kaplicę w rozbożu ochronnym, pojechaliśmy tam, zrezygnowałem z funduszu sołeckiego, zrobiłem drugi raz plan i projekt, zmniejszyliśmy praktycznie o połowę kwotę na tą kaplicę. Wszyscy wiedzieli, że będziemy zmieniać, zmieniliśmy ją, 26 tysięcy mamy poszło już na ten, na plan i na projekt zrobiliśmy, żeby, ja wiem, że wszyscy chcą coś zrobić, dlatego zmieniliśmy to jeszcze raz, to już trwa 3 lata, naprawdę, proszę zrozumieć, jedyna wioska, w której nie ma kaplicy, to jest takie troszkę, może dla pana nie jest ważne, ale mówię, jest bardzo, proszę sobie pomyśleć, zimową porą, tam do tych Duchowic jeździć, kto tam przyjdzie. To nie jest takie, wie pan, każdy co chce mieć, to tak samo. My też rozumiemy to, że Łowcy coś chcą mieć i każda inna wioska, dlatego z panem wójtem rozmawialiśmy, zrozumieliśmy to na 3 lata. Wyjdzie w granicach jakieś, no nie wiem, 120 czy 130 tysięcy, wy będziecie sobie robić co innego, my będziemy mieć te kaplice na 3 lata rozłożone. To nie jest tak. My też chodnika nie wypominamy, u was, a u nas na przykład nie mamy ani przy drodze głównej, ani wiosce, a też mamy drogę publiczną, gdzie z Lubelia, parcelacja, Boratem, gdzie można by było dokładnie taką samą odległość zrobić jak głos. I nie mówimy, po prostu naprawdę, to co jest potrzebne, to my zrozumiemy i rozumiemy to. Proszę nas zrozumieć, dlatego to ja was proszę podejść tak troszkę poważnie do tego. Ja rozumiem tylko, że to wystąpienie mogłoby być przed sesją, żeby pan powiedział, aby my tu tak dostajemy do. Ale mówię, to jest już 3 lata chyba. Pana 3 lata by nie było. Przepraszam, ja odpowiem. W związku z tym, że jest tak mały zakres tematów na sesję, nie będziemy organizować i komisji i sesji. No właśnie. Ponieważ może być taka po prostu okoliczność, że trzeba będzie złamać sesję nadzwyczajną, że trzeba będzie dwie komisje, będą różne inne tematy. Natomiast na temat kaplicy rozmawialiśmy już przy projektowaniu budżetu tegorocznego, tamtegorocznego. Także wszyscy znamy temat. No, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to jedno na mnie jeszcze proszę o odpowiedź. Moje pytanie do władza. Pani przewodnicząca, panie przewodniczący, bo pan mówi, że nie było umowy. Była. W budżecie było 70 tysięcy. Było 70 tysięcy. To każdy o tym wie, to nie jest na pewno. Była o budżecie. Żadnym z razem nie podnosił głosu, ani nie. Wino to podnosi. Na etapie, no to czyli w samej kadencji nie była nic, co mówią, no ale... Przepraszam, budżet obejmuje rok 2016, tak. To na 2016 rok, czyli... To jak pani mówi, że była mówiona, było mówione, gdzie to było mówione? Były rozmowy. No przecież rozmawiamy, ale przepraszam, rozmawiamy cały czas tutaj na temat kaplicy i nie wiem, jak nie radni, ale pamiętamy ten projekt? Jeszcze rozmawialiśmy na temat kwoty, która ma być, bo wiadomo, chodziło o pieniądze. Myśleliśmy jeszcze tam, w tym roku, bo nie było tych pieniędzy, rozmawialiśmy z panem wójtem, nie chcieliśmy wszystkiego, skończyliśmy inwestycje takie poważne i no mówię, rozłożyliśmy to pan wójt na 3 lata, spokojnie, żeby wszyscy coś mogli zrobić. To nie jest tak, że w tym roku musimy, nie, zrobimy fundamenty, czy więcej, coś, czy mniej, na drugi rok mamy w surowym stanie i oddajemy na 2018 rok. To nie jest nic na porach. I nie chcę panu przypominać, bo to już tak nie będziemy się przerzucać. A pan wie, ile kaplica w Łowcach kosztowała, panie radny? No proszę mi powiedzieć tak głośno, niech wszyscy słyszą. No ale jeżeli pan mówi... No spokojnie, no proszę powiedzieć, ile kosztowała. No widzi pan, i tak samo za Mniechów i Łowce wszyscy, ja wszystkich szanuję jednakowo i wszystkich tak samo proszę, żeby mnie potraktować w miarę poważnie i naprawdę nie szukać dziury w sam. Pan Wilowski tak samo już wiedział od dawna, przecież rozmawialiśmy i też pomógł nam, także... I każdy z nas pomaga. Pan Grudek pomógł, 60 tysięcy odrobnienia, to tak samo pan Grzymała, pan Bąk. Wszyscy się naprawdę, jestem tak wszystkim wdzięczny, miałem tu później już podziękować, ale dłużej już jestem przy głosie to już w tej chwili. I panu Wójtowi, panie sekretarz i panie skarbnik, naprawdę. I bardzo proszę wszystkich panie radnych i panu radnych, żeby to przygłosować, żeby jakieś mieć. To jest 3 lata, proszę pana. Pan jeszcze 3 lata nie jest i pan nie wie, co to znaczy. Jak człowiek czegoś chce przez 3 lata, w północy nie można było spać, bo człowiek chce to wszystko jakoś pozałatwiać. I trzeba zawsze też komuś zrobić miejsce, bo jest ważniejszy chodnik, bo coś innego jest ważniejszego. Także to nie jest już i my nikt nie robimy tak tego, wie pan, uciechaczu, żeby nikt nie wiedział. Mówię, pan, no proszę się zapytać pana radnego, czy pan nie wiedział. 3 lata to wszystko trwa. Na spokojnie chcemy to zrobić, bo wiemy, że wszyscy inni też coś chcą. Także jeszcze raz bardzo proszę.
No to jeżeli chodzi o pan się szczepił tu w Łowcach Kaplicy, tylko nie, pan nie, bo w Łowcach Kaplicy niech pan nie odpowiada, bo liczba osób, jakie należy do tej parafii Łowce, Lubków i Zamiechów, to chyba nie jest równoznaczne co Boratem. Ale to na... Lubkowiec. A następną sprawę... że tyle jest Łużyków, tyle są tak, to nie będziemy się licytować, w której pana częścią gminy, jak Zamiechu, czy Łowcy, czy Kupice. Naprawdę, to nie byłoby odpowiednie nie wstawić, więc tego rozegroczy temat. Naprawdę, proszę panie radny troszkę pomieścić i zapisać. I tego jest właśnie do tego, panie sołtysie, ale ja to proszę, przyjmę to dzisiaj chwileczkę. Po co aż to rozkładać znowu na 3 lata? Chcemy tak, żeby wszyscy sobie... No ale jeżeli już weźmiemy kredyt i będzie, to myślę, że 2 lata stóp, prawda? Nie będzie. Wszystko będzie zależało od przetargu, jaka to będzie kwota i od zakresu prac. Musi być taka taka, będzie wiadomo, ile będzie pieniędzy do spadku. Tak, można spłacić, można dobra, szanowni państwo, ja przepraszam, ale nie możemy robić sesji Rady Gminy jakiegoś jarmarku. Dlatego bym prosił panią przewodniczącą o jakieś panowanie na tą sytuację. Natomiast co do tego, słuchajcie, no, jest prosta sprawa. Komisja uchwał czytała uchwałę. Rozpoczęła się dyskusja nad uchwałą. Tak, ja nie widzę w tym nic złego, jeżeli każdy z nas na ten temat jakby miał określone zdanie. Oczywiście wnioskodawcy tej uchwały to zaproponowali. Jest to, proszę zwrócić uwagę, projekt uchwały. I teraz po to my tu jesteśmy wszyscy, żeby na ten temat wyrazić swoje zdanie. Jeżeli będziemy wychodzić z założenia, że przeczytajmy jak najszybciej, to będzie krócej, to nie ma racji bytu nasze tu przyjeżdżamy. My chcemy wiedzieć, ja tu wręcz jestem zdania, że tutaj taka kolega tutaj z Łowiec wyraża swoje zdanie, ma takie prawo. Kolega z Boratyna, który bezpośrednio tym zainteresowany są, wyraża swoje zdanie. I dobrze, mamy pewien obraz na ten temat. Widzimy, jaka jest sytuacja, bo wszyscy ją znamy, sytuację finansową naszej gminy. Dwa zdania. Wszyscy mamy ogromne potrzeby. To jest normalne. Tak krawiec kraje, na co postawić. Tutaj, jeżeli ta sytuacja jest taka, poddajmy to pod rozwagę, czy akurat ta kaplica jest potrzebna. Jeżeli państwo uważacie, że jest potrzebna, że jest to dyskusja od dłuższego czasu na ten temat prowadzona. Finansów za bardzo nie ma, ale jeżeli rozłożymy to na jakiś czas dłuższy, to się kraj nie poleje. To się nie poleje. To jest dla nas, to jest dla naszych ludzi. Nic się nie dzieje, oczywiście. Analizujemy, czy może co innego by w to miejsce robić, nie tą kaplicę, ale jeżeli już znam ten temat, już jestem drugą kadencję, znam ten temat, że ten temat tej kaplicy był poruszany, oczywiście, że był. I zapadła już taka decyzja, jaka zapadła, że będziemy to budować przez kilka lat. Ja się przekonam do tego, żeby tą kaplicę robić, ale w rozłożeniu na lat. Żeby nie robić tego od nas, na siebie. Jest, ja tutaj gdzieś się doczytałem, no jest 2016-17 już. Jeżeli to będzie przełożenie jeszcze przez, jeżeli by to nie miało wpływu na pracę budowlaną projektową, bo to jest też termin, tak, że nie możemy sobie tam nieskończone przedłużać, tylko to musi być w określonym czasie udane. Jeżeli by to było taką możliwe, a nie stać na tam będzie na to, żeby w tych latach to skończyć, to będziemy robić określone kroki, żeby to wszedł. Niemniej jak mówię, no trzeba się nad niektórymi sprawami bardzo poważnie zastanawiać. Nad każdą uchwałą, a nie szablonowo głosować. Także ja nie widzę w tym nic złego, tylko proszę o jakąś taką zdyscyplinowane prowadzenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie radny, tylko to nie jest nowy temat, bo to nie jest robione, bo jak już jest. To nie jest nowa sprawa. Zresztą kilka rzeczy. Proszę bardzo. Ja jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć, bo tak Łowce budowałem, to pomagałem budować, znaczy, także proszę, to można przygłosować, a budowa sama, to się ukaże, jaki wykonawca będzie. Jak wykonawca będzie poczekać na Łowcach na pieniądze do drugiego roku, to kaplica może być wcześniej wybudowana, ta pieniądze dostanie na później. I jeszcze do tego dodam, że przecież jeszcze od tego, od tej wartości kaplicy będzie odwieszony bar. Chyba tak panie przygłosować? W jednym celu. W
badania, że pan nie wiedział. Tak, ale to nie jest końca, bo były zrobione pewne poczytania w przypadku tych mównic, w przypadku tych kobiet, które umożliwiły podliczenie tego VAT-u. Warunkiem podliczenia VAT-u jest to, że będziemy komercjalizować w przypadku braku komercjalizacji, żeby musimy albo pobierać opłaty, albo opiek wydzierżawić, żeby podliczyć koszty. Te same pomniejszy się są. Wcześniej zaznacz sobie, że wcześniej ustalimy sobie cel, dla jakiego scenariusza jest realizowane, aby można by było podliczać ten VAT już od bieżących VAT. Przystępujemy do przegłosowania, do przyjęcia uchwały nr 15 przez 87 przez 2016. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Za uchwałą głosowało 13 osób, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Bardzo dziękuję Państwu. Proszę komisję o przedstawienie uchwały. Prosimy Komisję Wniosków i Uchwał o przedstawienie uchwały nr 15 łamane przez 88 przez 2016 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych z gimnazjum, na których gmina Kropice jest organem prowadzącym do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Uchwała nr 15 przez 88 przez 2016 gminy Chłopice z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie określenia kryterium naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, na których gmina Chłopice jest organem prowadzącym do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Na podstawie artykułu o samorządzie gminnym, Rada Gminy Chłopice uchwala, co następuje. Ustala się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chłopice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Szanowni Państwo, są wymienione kryteria. Czy mam ich po kolei czytać? Każdy z Państwa radnych otrzymał. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chłopice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dziękuję. Czy sprawiedliwość teraz są jakieś pytania? Jedna. To jest obwód danej szkoły. To jest miejsce, w którym szkoła jest. Ja już wyjaśnię panu radnemu. Nasza gmina jest podzielona, jeżeli chodzi o obwody do szkół podstawowych na miejscowości, gdzie są szkoły podstawowe, plus Ludków jest w obwodzie Łopce. Natomiast obwody gimnazjalne są podzielone, jest gmina na dwa obwody, Jankowice, Głubice, Boratyn do Boratyna, Dobkowice, Zamiechów, Ludków, Łowce do Łowiec. Tak jest uchwalone i to są obwody szkół. Natomiast tutaj ta uchwała, proszę Państwa, jeszcze chciałem dwa zdania dodać, zgodnie z nowymi zasadami rekrutacji i do przedszkoli, i do klas pierwszych, i do klas pierwszych gimnazjum, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz w dalszej kolejności dzieci pozostałe na wniosek rodziców czy opiekunów prawnych, które mieszkają poza obwodem. Czyli w przypadku, jeżeli będziemy mieli taki stan dzieci, że
danym gimnazjum, czy na, no mówię o gimnazjum, bo szkoły podstawowe są w zasadzie w każdej miejscowości, że nie będzie możliwości przyjęcia dodatkowych dzieci, to wtedy nie przyjmiemy. Natomiast no, na dzień dzisiejszy przy takim niżu demograficznym raczej nam nie zagraża takie kryterium. Natomiast no, weszły nowe zasady rekrutacji, jest nowa ustawa, więc musimy mieć również pod to uchwałę. I tutaj te kryteria właśnie przyznają. Przykładowo, jeżeli kandydat uczęszczał do przedszkola, ma 15 punktów, rodzina mieszka gdzieś tam, prawda, na terenie gminy. Kolejne punkty, rodzeństwo chodzi do szkoły na terenie gminy. Dodatkowe 10, zgodnie z tymi punktami. Ja myślę, że tej uchwały nie wykorzystamy, bo tak jak mówię, niż demograficzny pozwala na to, że szkoły bardzo chętnie przyjmą więcej dzieci jak mamy, bo wiecie Państwo, jakie mamy klasy, ile jest dzieci w szkołach. Niemniej jednak ustawa narzuca nam obowiązek, abyśmy taką uchwałę podjęli. Jeszcze należy dodać, że ten fundusz państwa, który z tytułu szkół podstawowych, bo wszystkie dzieci będą przyjęte, które się zgłoszą na Jarosławia, natomiast będzie przyznany dla przedszkola. Po pierwszym rzędzie będą przyjmowane dzieci z terenu gminy Kłowice, a potem, jeżeli są wolne miejsca, mogą być przyjmowane, więc tutaj ono będzie taka żywa. Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie tej uchwały? Nie widać. W takim razie przystępujemy do głosowania za przyjęcia uchwały nr 15 łamane przez 88 przez 2016. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Całkowicie głosowało 13 radnych, wszyscy byli przeciw, nikt się nie wstrzymał. Proszę o komisję wniosków i uchwał o przedstawienie uchwały nr 15 łamane przez 89 przez 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Kłowice za 2016 rok, przyjętego uchwałą Rady gminy Kłowice 14 łamane przez 84 przez 2015 z 29 grudnia 2015 roku. Uchwała nr 15 łamane przez 89 2016 Rady Gminy Kłowice z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok, przyjętego uchwałą budżetową na rok 2016 nr 14 łamane przez 84 przez 2015 Rady Gminy Kłowice z dnia 29 grudnia 2015 roku. Rada Gminy Kłowice uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększają się dochody i wydatki budżetu gminy Kłowice na 2016 rok ogółem o kwotę 16 325,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, w tym punkt pierwszy. Na podstawie umowy nr UMRC 15-0116 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanego ze środków rezerwy pracy oraz gwarancji dalszego zatrudnienia zawartej w dniu 14 września 2015 rok o kwotę 4 986,46 zł. Punkt drugi. Na podstawie umowy nr UMRP 15-0124 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych dla osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy oraz o gwarancję dalszego zatrudnienia zawartej w dniu 17 września 2015 roku o kwotę 5191,35 zł. Punkt trzeci. Na podstawie umowy nr UMRP 15-0147 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych
dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy oraz gwarancji dalszego zatrudnienia zawartej w dniu 6 października 2015 roku o kwotę 6147,75 zł. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w planie wydatków między działami określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w szczególności polegających na punkt pierwszy. Zwiększeniu dotacji celowej dla miasta Przemyśla na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu niepublicznym w Przemyślu dzieci z terenu gminy Tłopice o kwotę 5800 zł. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Tłopice. Paragraf czwarty. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozpakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tłopice. Dziękuję. Czy są jakieś pytania w sprawie tej uchwały? Co to jest osoba bezrobotna będąca w szczególnej sytuacji na rynku pracy? Za bezrobotna nie ma w szczególnej sytuacji, panie dyrektorze. Co to jest osoba? Myślę, że tak właściwą, żeby odpowiedziała na to pytanie, to będzie pewnie osoba z Urzędu Pracy, bo oni rejestrują te osoby i oni w ramach porozumienia przekazują wójtowi do dyspozycji do tego, żeby wójt zatrudniał na podstawie właśnie takiej umowy. Nie wysila się, żeby odpowiedzieć panu przewodniczącemu na to pytanie. Jeżeli mogę, przepraszam pani skarbnik, jeżeli mogę jeszcze dodam. Panie radny, od pewnego czasu współpracujemy z Urzędem Pracy odnośnie zatrudniania osób bezrobotnych i pyta pan, co to są za osoby. Powiem tak, w pierwszej kolejności są to osoby, które spełniają kryteria Urzędu Pracy, czyli są zarejestrowani, jest możliwość otrzymania na nich dofinansowanie. Co, jak wiemy, skutkuje tym, że przez 6 bądź 9 miesięcy wynagrodzenie płaci Urząd Pracy, a my ewentualnie miesiąc bądź 3 miesiące po zakończeniu tego okresu finansowanego przez Urząd gwarantujemy, że na własny koszt zatrudnimy. Drugie kryterium są takie, że są to mieszkańcy naszej gminy. I myślę, że jest to najważniejsze kryterium, bo jeżeli Urząd Pracy dofinansuje danego człowieka i człowiek dany mieszka na terenie naszej gminy i jest naszym mieszkańcem, to dla nas jest to już, że tak powiem, wystarczające, aby tego człowieka podjąć i zabezpieczyć mu pracę. Oczywiście, zanim podpiszemy tę umowę, zanim danego człowieka zatrudnimy, również rozmawiamy z GOPS-em i pomocą społeczną odnośnie jego rodziny, jego statusu. Czy to jest rodzina, która, prawda, ma gorszą sytuację od przeciętnej, czy to jest rodzina, której brakuje na życie. Staramy się zatrudniać te osoby, którym, że tak powiem, da to pewne korzyści, żeby to nie było na zasadzie, że przyjdzie ktoś, pół roku przepracuje, dodatkowe pieniądze do domu przyniesie, a w domu już jest dość dobrze, tylko staramy się wybierać te osoby, które nie mają tych budżetów w domu, albo są to bardzo niskie, chcą pracować, wykazują aktywność, więc takim osobom trzeba pomóc. Powiem tak, no na pewno jest brany, bo trudno tutaj mówić o wykształceniu, bo jeżeli chodzi o osoby, które mają nam pomagać czy w szkole, czy w urzędzie, to jak najbardziej stosujemy kryterium wykształcenia wyższego, a nawet kierunkowego, bo trudno, prawda, inżyniera mechaniki przystosować do księgowości, także tutaj wybieramy. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników, których delegujemy bezpośrednio do zarządu gospodarki, czyli do tych prac takich dorywczych, polowych, koszenia i tak dalej, to tutaj raczej kryterium wykształcenia nie stosujemy, bo są to prace stricte rolno-gospodarcze, czy tam, prawda, porządkowe, więc
Tutaj patrzymy na to, żeby był to nasz mieszkaniec, żeby to była osoba, która chce pracować, sumienna i żeby ta osoba przez te pół roku, że tak powiem, czasami nawet przypomniała sobie, jak wygląda praca na etat, jak to trzeba rano wstać do pracy, przyjść i do godziny z tych 15 opracować, a często i dłużej. Bo powiem Państwu, że są osoby, które od wielu lat są na chronicznym bezrobociu i zapomnieli, jak to się pracuje, nie wiedzą. Bądź nie chcą wiedzieć, może tak nazwę. Dlatego te osoby staramy się aktywować. Powiem tak, również mamy osoby, które gdzieś tam, prawda, jakieś zaległości wszelkiego rodzaju posiadają i również aklimatyzujemy do pracy, chociażby po to, żeby mieli możliwość spłacenia sobie gdzieś tam zaległych długów czy zaległych opłat. Już nie mówię koniecznie opłat względem gminy, ale względem czy prądu, czy gazu, czy czynszu, czy innych rzeczy. No po prostu każdy pracownik, zanim zostanie zatrudniony, przechodzi rozmowę, analizujemy potrzeby tego człowieka, czy on nam będzie potrzebny, czy dana osoba jest, że tak powiem, w stanie spełnić nasze oczekiwania, ale w dużej mierze wychodzimy z założenia, aby pomóc. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Można? Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w planie wydatków między działami określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w szczególności proponującej na zwiększenie dotacji celowej dla miasta Przemyśla na pokrycie kosztów pobytu przez szkoły niepubliczne w Przemyślu dzieci z terenu gminy Chłopice o kwotę 5800. Mam pytanie. Na terenie gminy Chłopice mamy swoje przedszkole w Łowcach, dobrze wiem. Muszę mi wyjaśnić, o co to chodzi. Ja to rozumiem to w ten sposób, że jeżeli ten ktoś ma dziecko i on nie chce dawać do tego dziecka do przedszkola, które znajduje się na terenie gminy, tylko daje sobie do prywatnego przedszkola w Przemyślu, to my jako gmina Chłopice mamy mu to refundować. To jest zgodne z prawem. Dokładnie, panie radny, tak jak pan to podsumował, tak dokładnie jest. Rodzic ma ochotę wyjść dziecko do Przemyśla, bo ma taką, że tak powiem, możliwość, bądź pracuje w Przemyślu i dojeżdża, a powiem wręcz nawet czasami mieszka w Przemyślu, nie do końca zameldowany, natomiast jest zameldowany wraz z dzieckiem na terenie gminy Chłopice i gmina Chłopice ma obowiązek zwrócić do przedszkola, gdzie to dziecko przebywa, ma obowiązek zwrócić koszty podobne, jakie są na terenie naszej gminy przedszkola dla jednego dziecka, do gminy tejże, gdzie to dziecko uczęszcza. Także rodzic decyduje i według woli rodzica dziecko może uczęszczać do przedszkola dowolnego, nawet poza terenem gminy. I my musimy to wyrównać. Ja chciałam sprawić to, co przed chwilą panu mówił, o tych zatrudnionych z Urzędu Pracy. Na obecną chwilę to ile my mamy takich na terenie gminy? 3 osoby. Tak jak jest tutaj 3 osoby. No w Urzędzie Gminy, prace społeczne te takie publiczne. W gospodarce komunalnej w tej chwili nie mamy zatrudnione, znaczy nie mamy. Nie mamy aktualnych umów. Ci 3 osoby, które tam są, to są osoby, które pan Wiesiek rozdzielił na tak zwane gwarancje zatrudnienia po miesiącu czasu, ponieważ mieliśmy tych osób 7 bądź 8. Przez okres zimowy nie było sensu im dać miesiąc pracy i zapłacić z naszych środków gminnych wszystkim pobory w jednym miesiącu, więc uzgodniliśmy z Urzędem Pracy, że zrobimy to w okresie całej zimy, czyli co miesiąc z tej ósemki 2 bądź 3 pracuje na nasz koszt i po miesiącu kończy się umowa, bierzemy tych kolejnych, dlatego że w okresie letnim jest nam potrzeba więcej osób, natomiast no w zimie nie ma sensu ich trzymać wszystkich, dlatego podzieliliśmy ich na 3 miesiące. Na rok 16 przewidujemy, tak jak co roku, mamy uzgodnione z Urzędem Pracy, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną, do 10 etatów bądź do 10 ludzi. Ilu zatrudnimy? No myślę, że wszystkich, bo
pół roku, to przyjmując, że od marca zaczniemy zatrudniać, skończy się we wrześniu. Jeszcze do tego grudnia te 3 miesiące zostają, więc prawdopodobnie zrobimy w ten sposób, że w marcu weźmiemy jedną grupę, gdzieś w czerwcu weźmiemy drugą grupę, żeby w tym okresie największego koszenia prac, czyli wakacji i okresu letniego, żeby mieć jak najwięcej tych ludzi do dyspozycji, natomiast w okresie zimowym, żeby ich już nie było. I tak to właśnie planujemy i tak się staramy to jakoś, że tak powiem, kalkulować i rozwiązywać. No bo sami Państwo wiecie, pokosić gminę trzeba, powykaszać pod wszystkimi budynkami użyteczności publicznej potrzeba, a nawet wręcz i drogi, niedrogi pobocza, no bo dzisiaj prawda jest taka, że nikt z mieszkańców, jeżeli nie jest to w jego ogrodzeniu, nic nie zrobi i nic niewiele pomoże z własnej woli, więc musimy my to wszystko robić sami. A obiektów mamy dość dużo, szkół, świetlic i tak dalej, i tak dalej. Są różne, prawda, przecinki, czy to drzew, czy to krzaków, czy nawet na drogach, czy nawet przy kopaniu czegokolwiek przy koparce, no musi być kilka osób obok z łopatami, którzy tam podrównają i dokończą, bo no, wszystkiego się nie da sprzętem mechanicznym zrobić. Jak to mówią, samo przejechanie kosiarką na poboczach nie wszystko wykosi, no bo nie wszędzie wjedzie, nie wszędzie ta kosiarka dojdzie. No zresztą Państwo widzicie, jak w lecie jest, że ci kosiarze chodzą od rana przez cały dzień i koszą, i koszą, i koszą. I powiem szczerze, gdyby chciał tak naprawdę ładnie to wszystko zrobić, to jeszcze by drugie tyle kosiarzy trzeba, żeby to było wykoszone. Czyli w sumie mamy na terenie gminy zatrudnionych 10? Nie, tak planujemy do gospodarki komunalnej. W sumie, już mówię, w sumie w szkołach na dzień dzisiejszy mamy tak, w Jankowicach mamy jedną osobę jako pomoc dla pani dyrektor. W Chłopnicach mamy jedną osobę, która zajmuje się dziećmi przedszkolnymi. W Łowcach w tej chwili mamy, w szkole nie mamy, w przedszkolu mamy jedną panią nową, która przyszła od tego miesiąca jako pomoc kuchenna w Łowce. Wiecie, gotuje teraz więcej, bo Chłopice nie może robić wywózki żywności. W Zamiechowie w szkole mamy jedną osobę i w Boratynie w szkole mamy jedną osobę. Tyle jeżeli chodzi o szkoły. W urzędzie gminy 3 osoby mamy. No i w gospodarce komunalnej, że tak powiem, dokańczamy te umowy zeszłoroczne. Na razie nie mamy na ten rok nowych umów jeszcze podpisanych, bo mamy uzgodnione z panem Wieśkiem, że dostaniemy te osoby, ale czekamy, czy od marca, czy od kwietnia, wszystko zależy od aury, jak będzie wyglądało na zewnątrz, czy da się już w terenie coś robić, czy może jeszcze zima wróci, dlatego czekamy. Z mojej wiedzy wynika, że w gminie naszej dwoje dzieci z sąsiednich gmin chodzi do przedszkola. Także to działa w jedną stronę. My płacimy inne gminy na tym płacą. To tak, to takie sprawy. Ja rozumiem, że ktoś nie chce dać do przedszkola, ale też nie publicznego, tylko daje do niepublicznego z prostym językiem prywatnego i do tego my dopłacamy. Nie publiczne, to jest prywatne. Mówi się o przedszkole, ale a jak nie publiczne, to więc jak? No, samorządowe. Chciałabym zapytać, czy jest możliwość uzyskania informacji, jakie to jest dziecko? Ja powiem tak, jest to dziecko zamieszkałe na terenie Ludkowa, natomiast szczerze mówiąc, nazwisko obiło mi się uszy, ale myślę, że nazwisko jest niepotrzebne. Wszystkie dzieci są jednakowe, bo chodzi o zasady finansowe. Proszę Państwa, ta kwota jest kwotą na cały rok, także to trzeba podzielić przez miesiące i to wychodzi tak jak mniej więcej wszędzie, średnio około 400 ileś złotych na miesiąc. Mówię, to jest kwota roczna. Pani, z tego co wiem, to niewiele. Tam jest 5 złotych rocznie.
Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Szanowni Państwo, jeżeli ja się dokończę. Szanowni Państwo, ustawa jest ustawą. Jeżeli ustawa na ten temat mówi, że tak ma być, to jest niezbędne. Tylko chodzi o taką rzecz, że nie można zrozumieć tego, że ktoś ma takie czy inne aspiracje, daje się do prywatnego przedszkola dziecko, a my za to płacimy. O to. Ale tylko pytam, czy jest to dziecko z Jankowic, gdzie jest problem z dowozem, prawda? Czy jest to dziecko gdzieś w miejscowości, na przykład w Łowce, za mojego podku, gdzie dotkniesz? To mam takie, co może nie mierzamy, bo nie wiem. Proszę Państwa, jeżeli mogę, jeszcze dwa zdania powiem tylko tak. My mamy dzisiaj taką sytuację, że rodzic decyduje, czy to jest zgodne z przepisami. Tak, jest to zgodne z przepisami. Natomiast ja bym tutaj chciał poruszyć temat moralny. Czy jest zgodne z moralnością, aby dzieci naszych mieszkańców, powiem więcej, naszych radnych, chodziły do gimnazjum czy do szkół poza terenem naszej gminy? Tu się zastanówmy. Nie mogę nic zrobić. Moralność jest ponad dyskusją, ale jest prawa osobiste. Nie mogę moralności. Tak. Czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie uchwały nr 15 przez 89 przez 2016? Tak. Nie widzę. W takim wypadku przystępujemy do przyjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały 15 przez 89 przez 2016? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Za uchwałą głosowało 13 radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Proszę Komisję o przedstawienie uchwały nr 15, łamane przez 90 przez 2016 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobów gminy Chłopice na lata 2016-2020. Uchwała nr 15, łamane przez 90, łamane przez 2016 Rady Gminy Chłopice z dnia 16 lutego 2016 roku. Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chłopice na lata 2016-2020. Rada Gminy Chłopice uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chłopice na lata 2016-2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chłopice. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 15, łamane przez 159, łamane przez 2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chłopice na lata 2011-2015. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dziękuję. Czy sprawy uchwały ewentualnie ja mogę umówić tak po części tę uchwałę. Proszę Państwa, załącznik nr 1, zgodnie z zapisem, paragraf 1. Posiadamy dwa lokale mieszkalne w miejscowości Dobkowice, w szkole. Są to lokale, gdzie kiedyś były użytkowane przez nauczycieli uczących w naszych szkołach, szczególnie w Dobkowicach. No w tej chwili są to lokale wolne. Że tak powiem, z obowiązku gmina powinna posiadać zasób lokali mieszkaniowych w razie, prawda, jakiegoś nieszczęścia czy innego stanu wyjątkowego, abyśmy mogli gdzieś, prawda, potrzebującą czy rodzinę, czy mieszkańców zabezpieczyć im mieszkanie. Dlatego te dwa lokale w Dobkowicach uznaliśmy jako zasób mieszkaniowy gminy, bo są własnością gminy i te dwa lokale można będzie w razie potrzeby użytkować jako właśnie lokale komunalne. Na chwilę obecną te lokale nie są zamieszkałe, były wynajmowane różnym firmom przy budowie autostrady, geodezji i tak dalej, także część środków i to dosyć taka spora wpłynęła do gminy z tytułu najmu. No na chwilę obecną nikt tego nie wynajmuje. Miałem zapytanie od jednej rodziny, czy można by było trzymać ten lokal, ale później ta rodzina się wycofała. Także są wolne i można by było w razie potrzeby z nich skorzystać. Natomiast no, mamy również taką potrzebę, że ustawa narzuca, aby gmina miała taki program gospodarowania zasobem mieszkalnym, więc dlatego pan Marek przygotował tutaj tę uchwałę.
uchwałę dla Państwa. Wypisane macie wszystko na jakich zasadach, jak to wygląda odnośnie czynszu, odnośnie wyposażenia, że można tam ten czynsz obniżyć, jeżeli tam prawda brakuje jakichś wygódek czy udogodnień. Jest tutaj napisane, z czego będziemy remonty przeprowadzać. Myślę, że jest to, panie Marku, jest to kompletna uchwała, to co wymaga ustawa, także jeżeli przyjmiecie Państwo dzisiaj tę uchwałę, to będziemy mieli znowu spokój na ten rok bieżący do 2020 roku odnośnie zasobu mieszkaniowego i nie będziemy już musieli wracać do tematu. Natomiast odnośnie tych mieszkań sprawa jest ciągle otwarta i zastanawiamy się, co z tym zrobić. No jest to trudny temat, bo mieszkania są w szkole. Sprzedać tego bardzo nie ma jak, bo to wiadomo w tym samym budynku. No, najlepszy byłby temat wynajęcia, no, ale wynajęcia gdzie, prawda, albo spokojnej rodzinie, albo gdzieś jakimś takim firmom, gdzie też nie jest to jakieś uciążliwe, no bo wiemy, że w szkole to tam, prawda, jednak jest to budynek pod takim większym nadzorem i jakieś tam, nie chcę tutaj mówić, ale czy patologicznym rodzinom, czy jakimś rodzinom związanym z zużywkami, raczej byśmy nie chcieli, żeby to trafiło w ich ręce, bo to tylko będzie kłopot do szkoły. Ja mam tutaj taką matematykę. Pewnego czasu, jak jeszcze w Zamkowie były prowadzone remonty stołówki, stołówka była u nas wyremontowana zgodnie z nowymi zasadami sanepidu i kacachu, to był tam jest program. Natomiast do Dobkowic brakło pieniędzy. I wówczas w Dobkowicach dzieci jakby w szatni, jakby w takiej zastępczej salce świetlicy. Szkoda, że nie ma tego nas zbysa, bo nie wiem, jak jest na dzisiejszy dzień. Ciągle pan dyrektor miał kłopoty z sanepidem i pani dyrektor, która dożywiała dzieci, również sanepid tam pewne wymagania stawiał. Nie wiem, jak jest dzisiaj, prawdopodobnie potem było to przeniesione do klas. Niemniej jednak nie ma tam bazy stołówkowej, z tego co ja znam. Dotychczas nie wiem, pani ludzie, czy tam była coś robiła. Więc może by jedno mieszkanie zostawił właśnie na takie cele. Takie właśnie. Takie, jedno na stołówkę, no jadalnie. A drugie mieszkanie w razie takiej rezerwy, gdyby były jakieś kataklizmy, jakieś niebezpieczeństwo, kiedy trzeba zapewnić mieszkanie. Więc ja bym poprosiła jako nauczyciel, bo to leży mi na sercu, żeby zastanowić się nad tym, panie wójcie, czy nie pomóc tej szkole, żeby nie było problemu dalej z tym sanepidem i z dożywianiem, jeżeli jest taka możliwość. Bo tak jak pan mówi, przyjdzie rodzina z dziećmi, w szkole są dzwonki, dzwonią, dzieci krzyczą, no, kary, dyskoteki są, więc to będzie rodzaju konfliktem. Gdyby to był nauczyciel, to może by był jeszcze zrozumiały co do tego, że zamieszka w szkole. A takiej osobie już pan nadmienił, że patologicznej, jakieś tam z alkoholem, no jak trudne, bo to i trzeba miejsce garażowego samochodu, tak ja myślę. Ja patrzę przez pryzmat dyrektora, jak to po prostu nauczyciela, jak ja bym to widziała, że jest to trudna sytuacja. Natomiast łatwiej by było przeznaczyć to na cele szkolne, na cele oświatowe. Nie wiem, czy by się to dało, pani wróci, ale z panem. Proszę o taką, nie wiem co na to, nie wyszło to, że nie ma tych najbardziej zrobionych. Dzieci szczerze, będzie podobną sytuację. Nie pracy, weźmie mieszkanie, z mieszkania zrezygnowaliśmy, została zrobiona sala lekcyjna na sześciolatku, przekwalifikowana na autokreszny koszt, już właśnie na żywienie, to żywienie wymaga większych nakładów. Po prostu sala lekcyjna. Została przekwalifikowana. No koniecznie, akurat w tym mieszkaniu może być sala, gdzie indziej może być stołówka. No bo to, żeby jest nie za. Nie mam właśnie wiedzy, czy jest to stołówka i w jakim jest stanie, bo nie ma się rany. To jest jej żołoporu. Czy w ogóle tam gdzieś mamy wiedzę? Dobrze, ja nie jestem. Tylko właśnie widzieliśmy. Bo chyba mamy pracę. Musimy zaś się chyba nie za. Teraz w miejscowości do końca mamy. Czy w tej sprawie są jeszcze jakieś pytania? Jedno pytanie, tylko mam już planowany remont tych lokali. I on będzie wnosił. Tak mniej więcej. To jest istotne. Jak na razie, panie radny, nie będzie żadnego remontu i nic nie jest planowane odnośnie remontu. Tutaj jest opisane, jak to ma wyglądać w razie potrzeby remontu. Natomiast na chwilę obecną odniosę się jeszcze tutaj do słów pani radnej.
Sprawa wygląda tak. Ja byłem w Dąbkowicach w szkole w miesiącu, chyba grudniu, gdy zakupiliśmy tablicę interaktywną. Pomóc panu dyrektorowi znaleźć na nią miejsce. I powiem tak, rozmawiałem z panem dyrektorem odnośnie szkoły, odnośnie tego lokalu, odnośnie sali komputerowej w szkole. No i powiem państwu tak, no dyrektor twierdzi, że wszystko jest dobrze, że na razie nie trzeba, a jak będzie trzeba, to się pomyśli, etc., etc. I na tym się rozmowa skończyła. No ale nawet kiedyś było 8 klas, to te dwie klasy znikły, to gdzie te pomieszczenia zostały zagospodarowane? No na zmianę dzieci się uczyły. A, na zmianę się uczyły. Znaczy właśnie nie mogę wiedzieć, ponieważ mam tutaj lat. Znaczy tak jak jest stan właśnie. Panie mówicie, no wiemy jaki pan dyrektor jest. To jest dusza artystyczna, to jest artysta. Nie administrator, nie gospodarz, tylko artysta. On pracuje artystycznie. Więc my musimy tutaj nie dla pana dyrektora to zrobić, tylko dla dzieci. To nie jest sala komputerowa. Żeby tego nie przegapili. Ja taką mam zrobić. Bo nie, że tam ten jest, czy to są Dąbkowice. To samo by było, gdzie nie był gdzie indziej. To jest jedyna szkoła, gdzie nie ma stołu. Ja nie kontaktowałam się z panem dyrektorem. Z nimi był, bo ja wiem, ja się jak pracowałam. Pani Rama, ja się zgadzam w zupełności z pani sugestią, ale z drugiej strony ja powiem tak. W miesiącach jesiennych wszyscy dyrektorzy na spotkaniu ze mną mają omawiane i proszeni są o przedłożenie projektu wydatków do budżetu na rok kolejny, łącznie z zakupami pomocy, obsługą szkoły, remontami i innymi wydatkami, które w budżecie musimy uwzględnić. Jeżeli dyrektor nie przynosi takiego wykazu i nie składa w dziale oświaty w Urzędzie Gminy, no ja powiem tak, no ja nie będę chodził ze wszystkimi dyrektorami i po trzy razy prosił, żeby coś zainicjowali jakąś, że tak powiem, dobrą pracę, bądź napisali, jakie potrzebują wydatki, bo ja tych pieniędzy na zbyciu nie mam. Ja patrząc ogólnie na budżet gminy, to co mogę, to wpisuję, to co uznamy wspólnie za najważniejsze i niezbędne wpisujemy i powiem, że w niektórych sytuacjach to nawet jest pozytywne, że nie ma tych wydatków, no bo i tak nie mamy zabezpieczonych na to środków. Natomiast no powiem tak, niektóre sytuacje, tak jak pani wspomniała, dusza artysty, na kółko plastyczne zabezpieczenie 3000 rocznie jest co roku wpisane, ale na remont klasy czy zakup ławek nie ma. Na remont tych pomieszczeń pod stołówkę nie ma. Teraz ostatnio jest taka sytuacja, że pan dyrektor przypomniał sobie, że w tym roku przypada wernisaż w Łowcach, którego również zapomniał uwzględnić w wydatkach i szukamy 3000, żeby zabezpieczyć na wernisaż. No ja powiem tak, no każdy ma przypisane swoje zadanie i za te zadanie odpowiada, więc zacznijmy to robić, co do nas należy. Mogę, panie wójcie? Panie wójcie, ja wiem, ja rozumiem, ja to wszystko popieram pana, ale program jest na lata, 2016-2020. Pan Jankowski, z tych dokumentów, co pan nam tu przedstawił o stanie oświaty, wynika, że on ma powoli tylko na 2 lata. Więc ten rok już mamy prawie za sobą, jeszcze jeden rok. Więc następny rok będzie inny dyrektor. Miejmy nadzieję, że to nie będzie dyrektor takiego formatu, że będzie dyrektor inny i będzie potrzebował tej stołówki i będzie zabiegał. Więc jeżeli mamy dyrektor, jeżeli ma być remont już jakikolwiek planowany, to może tam w głowie zaświta nam, że może akurat będzie to stołówka. Nie dzisiaj, nie jutro, ale na przykład w 2020 roku. Bo o to chodzi, to nie będzie na dzień dzisiejszy. To żeby to było przyszłościowy, bo program jest też na 4 lata. A pan Jankowski, z tego co w tym dokumentu wynika, to panu, że będzie do 2017. Czyli jeżeli pan dyrektor w tej chwili nie wykazuje inicjatywy, to no, niestety no, stołówka służy dzieciom i panu dyrektorowi, więc my powinniśmy tak, przyjąć tą inicjatywę, zrobić po prostu jak gdyby taką, znaczy zdobyć taką informację, jakie tam są sale, jakie tam są warunki, ile dzieci i w jakich warunkach. I dopiero wtedy możemy rozmawiać, bo być może pan dyrektor widzi, że jest problem, ale to
niestety nie powiedział, tak powiem, nie zauważył, może nie czuje potrzeby. A może po prostu ten dzieci jest tam tak mało jedzący, że... Ale nie jest to zrobione z kanapinów. Będzie ciągle szabu. Uda się uzyskać jakieś wsparcie Unii Europejskiej w zakresie doposażenia samochodu w międzyczasie, także może sprawdzić się. Zobaczcie, są jeszcze jakieś pytania w sprawie tej uchwały? Jakie są jeszcze koszty tego najmu? Jak to wychodzi? To jest od metra? Tak, trzeba zastosować kryterium, które jest na drugiej stronie. Jeżeli chodzi o wydań lokalny, to jest zarządzenie, wójt wydaje zarządzenie w tej sprawie i wówczas określana jest tam stawka tego czynszu. Ale proszę Państwa, ten lokal nie może być wynajęty zgodnie przecież. Kogoś później eksmitować trzeba będzie zastępczo, o czym my mówimy. To jest lokal socjalny i taki pozostaje w razie. Tośmy wynajmowali na pewien okres, wiadomo, jakąś firmę, tak jak wójt powiedział, i zarządzeniem wójt ustalał kwotę czynszu. Tak. I to było w ramach dzierżawy. Ale to było kiedyś, oni przyszli i pójdą, tak? Wiadomo, nie, a jak oni będą przyjąć w razie nieszczęścia, one pożarli, tak? Są takie przypadki przecież w skali kraju. Ostatnio nawet czytałem w gazecie prawnej, gdzie jakaś parafia wynajęła powodzianą, prawda? Tak, tak. I co teraz? I w tej chwili trzeba im dać lokal zastępczy, bo nie można usunąć tych osób. Parafia. Przystępujemy do przyjęcia uchwały nr 15/90/2016. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Za uchwałą głosował 13, dla nas 5 się nie wstrzymał, nie był przeciw. Przyjęliśmy ostatnią uchwałę. Dziękuję Państwu za podjęcie uchwały. Przystępujemy do spraw gospodarczych gminy. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Z taką prośbą, ja przewodniczący komisji rewizyjnej, żeby może na następną sesję, bo to nie jest to po prostu możliwe w dzisiejszym dniu, ale prosilibyśmy właśnie o sprawozdanie z działalności Komisji do Spraw Narkomanii i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Jak po prostu, jakie są zagrożenia, jak, no coś więcej. Tak, jakie działania podejmowane, no więcej informacji po prostu. Wiemy, że takowa komisja działa, ale myślę, że warto by się było też z jakimś sprawozdaniem zapoznać. Następny problem to jest tutaj do przewodniczącego Komisji Sportu. Kluby sportowe też prosilibyśmy właśnie, jak wygląda rozliczenie z poszczególnych klubów. Czy się rozliczyli, jak to wygląda na obecną chwilę, jak z ubiegłego roku, jak fundusze wydawali, jak to wszystko wygląda, bo później przychodzą pewne sprawy dotyczące sportu, no i żaden po prostu radny nie za bardzo wie, jak to wszystko działa. Tak, następna sprawa też, prosilibyśmy o zestawienie zadłużenia. Jest już rok 2016, jak to wygląda po zakończeniu roku 2015, zadłużenie za wodę, za podatki, czy coś się zmieniło. I prosilibyśmy też o taką informację, czy doszło już do takich już naprawdę poważnych rzeczy, na które myśmy się godzili, czyli wyłączenie wody. Czy były takie przypadki, czy to było po prostu już w jakiś sposób motywacja i dłużnicy zapłacili i czy nie było takiej sytuacji, żeby aż doszło do zablokowania wody. Jak to sprawa wygląda właśnie i z podatkami, czy koniec roku jakoś to wpłynął na regulacje, czy tak samo po prostu. Jak było, tak jest zadłużenie. Tak, bo to jest zadanie o stan przestrzeni.
mojej wiedzy wynika, że nie zmieniło się nic. Nieprawda. Albo ja mam informację, że to tak, ale absolutnie nie ma takiego znaku. A do tej pory nie odcięliśmy nikomu dostępu do wody. Nieprawda. Z rozmowy z panem dyrektorem mówił, że zmniejszenie długu za wodę zmniejszyło się o jakieś 2/3. No to, co było po prostu niezapłacone z wody. No, bo on jest taki sam jak w ustawie. Nie wiem. Nie zrobowałem na bieżąco w ten sposób. Może nie wierzę. Myślę, że w ogóle nie jest to w stanie w dniu dzisiejszym przez po prostu do realizacji, ale bardzo, bardzo byśmy prosili, bo warto się zapoznać z tymi materiałami, żeby jakieś wyobrażenie o tych, czy o sporcie, czy o tej komisji do przeciwdziałania alkoholizmowi, czy po prostu no, w temacie zadłużenia, bo wydawało się, że może jeśli nastąpią wyłączenia, zamknięcia wody, że może to przyniesie jakieś skutki, a tutaj właśnie nic to nie tego, no jeśli nie. Nie byliśmy na tyle skuteczni, że nie wyłączyliśmy tej wody, no to może to po prostu trzeba było bardziej rygorystyczne kroki podjąć. Prosimy na piśmie wszystkie wyliczenia, jak to komentarz, jak najbardziej też ile był widziany. Panie panowie radni, jeżeli mogę odpowiem na to ostatnie pytanie. Odnośnie sportu, to powiem tak. Wszystkie kluby się rozliczyły, wszystkie kluby przedłożyły fakturę, jest zestawienie zbiorcze rozliczenia. Te teczki wszystkie miał Paweł Przewarnia, który w chwili obecnej jest na zwolnieniu. Dlatego na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tak. Rok 2015 i dotacja, którą gmina przeznaczyła na kluby sportowe, została rozliczona prawidłowo. Mówię prawidłowo, jeżeli chodzi o sumę faktur wydatkowanych z kwotą dofinansowania. Natomiast jeżeli mówimy o celowości zakupu danego sprzętu, szczególnie chodzi o stroje i buty i te inne rzeczy, no trudno mi się tutaj wypowiadać, czy piłkarzowi trzeba 3 pary butów w ciągu roku, czy jedna mu wystarczy. No twierdzą, że 3 to mało, bo buty za 300 zł na jeden mecz wystarczają. Nie wiem. No ale mówię, rozliczenie jest i my tego pilnujemy, no bo nie ma takiej możliwości, żebyśmy tego nie pilnowali. Jeżeli chodzi o zadłużenie w podatkach za wodę i kanalizację. Proszę Państwa, zadłużenie za wodę i kanalizację spadło do 30% tego, co Państwu przedstawiałem w miesiącu przed grudniem. Przyczyniło się do tego strach przed zamknięciem wody i odcięciem kanalizacji. Niemniej jednak jeszcze kilka rodzin zostało, że tak powiem, ugodowo potraktowane. Spisaliśmy protokoły, że do końca lutego wyrównają te zaległości. Na chwilę obecną, na koniec stycznia, jak dobrze pamiętam, mamy 25 tysięcy złotych na wodzie, czyli było ponad 60, jest 25. Dużo, dużo niżej. Natomiast tak jak powiedział tutaj pan wiceprzewodniczący, nikomu nie odcięliśmy wody ani na jeden dzień, bo po prostu no, wygląda sytuacja tak. Przyjeżdżają pracownicy, raz straszą, drugi raz straszą. Pan Biesiek, dyrektor, włożył bardzo dużo pracy, bo jeździł, negocjował, rozmawiał, mówię, prosił, a w końcu straszył. I zawsze było tak, że dzień, dwa, trzy dni przed planowanym odcięciem ta rodzina, czy ten mieszkaniec przyjeżdżał bezpośrednio do mnie z płaczem i prośbą, więc wspólnie z panem Bieśkiem, idąc na rękę naszym mieszkańcom, przesuwaliśmy ten termin. Ale są spłaty, widać poprawę i myślę, że po prostu już w tej chwili będziemy stosować to cały czas tę zasadę nacisku, bo inaczej się nie da. No jeżeli się nie naciska i się cały czas nie ponagla i nie straszy, to łącznie z odcięciem, to mieszkańcy niektórzy lekceważą ten
obowiązek płacenia. To samo dotyczy śmieci, to samo dotyczy kanalizacji. Natomiast odnośnie podatku, największym problemem podatku jest nasz upadły GS, ponieważ zaległość około 70 tysięcy jest na GS-ie, a cała suma zaległości, z tego co pamiętam, jest 100 tysięcy. No cóż zrobić z tym GS-em? Jesteśmy w kolejce u komornika, była już licytacja u komornika, został sprzedany ten sklep tutaj przy urzędzie gminy i nic poza tym. Sklep sprzedany został za kilkadziesiąt tysięcy. Oczywiście bank jako pierwszy w kolejce, bo było tam dość spore zadłużenie kredytowe. Całą kwotę, to co komornik przekazał, poszło do banku, a myśmy nie dostali nic. I prawdopodobnie, być może, gdyby piekarnia poszła po dobrej cenie, zlicytowana została po cenie 400 czy 600 tysięcy, tak jak było planowane, wtedy byśmy to odzyskali. A jeżeli nie zostanie zlicytowana, to prawdopodobnie po GS-ie w Łopicach dług zostanie w wysokości około 70 tysięcy i nic z tym nie zrobimy, bo nie ma majątku, z którego można by było ten dług wyrównać. Wszyscy się, że tak powiem, w tej chwili w GS-ie wycofali. Wiem, że jest to w upadłości. Wiem, że komornik przejął większość majątku i licytował. Znam te sprawy, bo kontaktowaliśmy się z panią komornik. No ale tak jak państwo mówię, tylko to zostało sprzedane i to drugiej licytacji. I bank wszystko wziął dla siebie, bo takie jest prawo. A dla nas nie ma na razie. A co będzie dalej, no, trudno powiedzieć. Mówię, tak kalkulowaliśmy z bankiem, że jedynie sprzedaż tej piekarni przy tej kwocie, o której mówiłem, zaspokoiłaby bank i nas. Natomiast no, jeżeli nie będzie to sprzedane, to będzie to cały czas po stronie zaległości. A jak długo, to już prawo podatkowe chyba nakazuje. Ja już nie jestem tym biegły, czy po 10 latach, czy to się umarza, nie wiem, panie skarbnik, jak to jest. Mam pytanie też do komisji alkoholu. Czy ono się zajmuje również uzależnieniem od hazardu? Bo to jest nowy, ciekawy problem, bo to jest w naszej miejscowości. Bardzo poważnie. Przewodniczący, jeszcze ja chciałem zapytać, odnośnie kwot tutaj, bo wszystkie kluby się rozliczyły, zgadza się, do końca roku. Czy potrzebne są korki? Potrzebne, bo to co jeżeli my finansujemy, to tam parę kluby byśmy tylko wzięli, tam chyba 15 bodajże dla seniorów, dla juniorów tam tańsze wzięliśmy. Jeżeli chodzi o te kwoty na dobrą sprawę. Jeżeli my mamy kwotę 20 tysięcy i my to rozliczyliśmy się, nie prosiliśmy wójta o żadne dokładki ani nic, gdzie społeczność miał w tamtym roku 90 tysięcy, napisali do wójta o dofinansowanie jeszcze 5 tysięcy, wójt im przeznaczył, bo im zabrakło. Każda drużyna w naszej gminie wie, że nie masz tego, to nawet nie proszą, to staramy się jakoś tak w tym. Wszystkie kluby naprawdę się rozliczyły, nie wiem, Chłopice miały mniej, bo wiadomo, mają też mniej meczów, ale jeżeli chodzi, no to naprawdę, tam przyglądać to, te faktury, to biednie. Taki Ostrów ma 40 tysięcy, oni mają trenera, u nas żadna drużyna nie ma trenera, żadna. Paweł Szawarniak czy Łowcy, jeździmy po Ukraińca, żeby trenował nas za 50 zł, to taką wioskę robimy, na meczach nie ma żadnego trenera, także te 20 tysięcy to naprawdę. Ja mówię, bo tam... Tam u nas do pana Kazia Grala mieli problemy, coś tego, że nie prowadzi, że gdzie są te pieniądze? 10 tysięcy. Niech ktoś weźmie na pół roku 10 tysięcy, sfinansuje. Utrzyma sędziów, transport, zawodników, korki, niech sfinansuje i wtedy się przekona, że to
To trzeba ze swoich dopłacać. To nie jest tak, że z tego coś zostaje. Nie? No to tak Morawsko. Morawsko weszło do piątej ligi, z urzędu gminy dostało 65 tysięcy. To jest gość. Ja bym chciał być prezesem Morawskiego. Ale mówię, tylko chodzi o kwoty. To są kwoty na utrzymanie tylko klubu. Jeżeli rozliczenie, tam są rozliczenia tylko sprzętu sportowego, nic więcej. Sprzęt, transport. Żadnego klubu w naszej gminie nie jest. Nie, nie, naszej gminy, nie Morawska. To jest to, co ja mówię. Co jest Morawsko kupowane? Tam są rozliczenia, My tylko co rozliczamy. A jak to jest? Ja tu słyszę, że kolega samo mówi, że po prostu transport wszystko, ja to słyszę, że gmina płaci transport, to jak to jest do końca? Ja powiem tak, proszę Państwa, w rozliczeniu tym transz jest ujęty transport zawodników, a czy to jest 100% transportu, czy oni jeszcze gdzieś korzystają z innego, bądź z innych wyjazdów, być może są to kwoty częściowego transportu, bo ja nie wiem i nie mam informacji, ile razy dany klub wyjeżdża na mecz poza teren gminy i korzysta z transportu. I powiem tak, nigdy w to nie wnikałem, bo nie jest to moje zadanie. Ja przy rozliczeniu transzy czy całego dofinansowania mam faktury, przedłożone są faktury, są też faktury za transport, ale jak procentowo to wygląda odnośnie całego transportu w skali całego sezonu czy roku, to nie umiem odpowiedzieć, czy to jest 30% przez gminę finansowane, czy 80%, tego nie wiem. Są faktury za transport, są faktury za sędziów, są faktury za zakupy sprzętu, są faktury czy rachunek opłaty licencyjnej do PZPN-u, bo widziałem ostatnio się temu dobrze przyglądałem. Jest to kwota około 1600-1700 zł w skali roku i też się dziwię za co, no ale nie jestem tu władny. Natomiast na ile procent tego sprzętu, tych faktur i tych transportów jest w tym rozliczeniu, a na ile po prostu nie ma odnośnie potrzeb, to tego nie umiem odpowiedzieć. Mnie jako wójta interesuje, aby w rozliczeniu znalazły się kwoty, które gmina dofinansowała. Czyli jeżeli mają 10 tysięcy transzy, rozliczenie w sierpniu jest do 10 tysięcy, tam złotówka czy dwie może przewyższać. A wszystko, co powyżej wydali, ja nie wiem. W przypadku chętnie skorzystamy właśnie z takiego sprawozdania i zobaczymy, co było kupowane, ile, jak i będziemy mniej to. Mniej więcej to pokrywa niż utrzymanie dwóch urlików, samychowie w Boratynie, także. A bez urlika, Panie Radny, cała szkoła podstawowa, gdzie nie ma kosztów utrzymania boiska przeszkolnego, gdzie korzysta gmina, gdzie korzystają ludzie dorośli, wieku przeszkolnym. Gimnazjum, wszyscy korzystają. To nie jest tak, że koszt utrzymania orlika jest porównywany do klubu sportowego. No podobnie. A gmina to opłaci się osobę, która się nie wiedzą. Ale proszę pana, w klubie sportowym gra ten, kto chce. A szkoła, boisko musi być. Boisko, a nie orlik. Ale przepraszam, czy orlik to nie jest boisko? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. No, czy tak. Orlik to nie jest boisko? Jest boisko, tylko że my na to płacimy co roku. Dobrze, ale pan nie korzysta z orlika? Nie. To dlaczego? Panie orniki mają służyć całej społeczności, chyba nie będziemy już do nich wracać i służą. Orlikowi nawet są z mocy. Oczywiście. Jest obłożenie, jest ustawienie dla wykorzystania. Ale ja uważam, że nie ma żadnego programu, żeby klub sportowy korzystał z orlika, sami powiem, że będzie. Pani przewodnicząca, a ja z pełną świadomością twierdzę, że kluby sportowe ćwiczą na orliku, bo nieraz przychodzą do mnie i chcą, żeby im godziny zabezpieczyć. Kluby sportowe ćwiczą w sali gimnastycznej, w Łowcach czy w Kłopicach. Więc myślę, panie radny, że porównywanie orlika do tego to tak troszeczkę nie w tej formie. Natomiast, no tak jak tutaj powiedzieliśmy,
Zdecydowaliśmy się na budowę. Są piękne, można grać po deszczu, po śniegu i kiedy kto chce, nikt nie patrzy, czy jest błoto, czy nie ma błota. No a że jest w programie narzucone, że musi tam być opiekun, musi, bo dzisiejsza młodzież, gdyby ich tam puścić samych, to za tydzień z tego orlika połowy by nie było. A nie daj Boże, jeszcze ktoś by był tam, prawda, poszkodowany czy połamany. Dlatego ten opiekun jest. Mamy to w projekcie, płacimy za to. Ja myślę, że ci opiekunowie, czyli pan Jaworski i pan Wota, którzy do tej pory byli na tych orlikach, naprawdę wnieśli tak duży wkład w rozwój sportu na terenie gminy, bo to nie tylko piłka nożna, ale też i inne dyscypliny, że możemy im tylko podziękować za to. Ja sam byłem zapraszany na wiele imprez sportowych, rozgrywek strażaków, rozgrywek piłkarzy, gimnazjalistów, rozgrywek jakichś tam drużyn, prawda, międzygminnych i tak dalej, i tak dalej. Te orliki żyją, chwała za to tym ludziom, którzy tam pracują i się tym opiekują i oby tak było dalej. Natomiast to, że wy nie jesteście dofinansowani w wysokości, jaką byście chcieli bądź potrzebowali, to myśmy ten temat już przerabiali 120 razy i uważam, że jest w budżecie zapisana kwota i w tej kwocie, jeżeli rada nie zmieni, musicie się zmieścić, czy tego chcecie, czy nie. Macie możliwość poszukania sponsorów, szukajcie prywatnych sponsorów. My jako gmina pomagamy, kosimy, staramy się utrzymywać te budynki, płacimy tak jak chociażby w Jankowicach za prąd zużyty przez piłkarzy, gdzie, prawda, wszyscy chcieli mieć co najmniej w pierwszej lidze, czyli trening zakończony ciepłym prysznicem, przebraniem się i tak dalej, i tak dalej. No zrozumcie, że nas jeszcze na to nie stać. A porównywanie nas do gminy Jarosław, gdzie chociażby na samej Muninie jest co najmniej 200 firm płacących podatek, u nas jest 3 na całej gminie. O czym my rozmawiamy? No to są gminy, których na to stać, a gminy, gdzie nas nie stać, to po prostu szyjemy, tak jak pan Franciszek powiedział, jak materiału stali. Ja powiem tylko tak. Rozmawiałem z prezesami klubów. Pytam, po co i do czego służy PZP? Do pobierania opłaty od biednej drużyny Łęgłowce 1700 zł rocznie? Od pobierania opłat za sędziów, od pobierania opłat za licencje, od pobierania opłat za transfery, od nakładania kary za to, że chłopak gdzieś tam dostał czerwoną kartkę czy coś. Może byście się w końcu wzięli wszyscy razem i troszeczkę teraz przy wyborach na podkarpackiego prezesa PZPN-u pouzgadniali troszeczkę, żeby ten PZPN zaczął troszeczkę pomagać, a nie tylko żył z waszych pieniędzy. Bo to, co gmina wam daje, wy oddajecie im. I tutaj się troszeczkę wzięli za to. A sami wiecie, wyszła kolejna afera wczoraj, czytam na Onecie, prezes gdzieś tam z Olsztyna, prawda, imprezę zrobił na 200 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Czytając to, dokładnie widzę Podkarpacie. Bilety nie były na kluby rozdawane. Ja się zapytam, kiedy PZPN wam dał bilety na mecze? Słyszeliśmy, że co niektórzy prezesi sprzedają te bilety gdzieś tam w Anglii, prawda? A my płacimy. Ja jak widzę, że 4 drużyny po 1700 zł płaci na to, żeby pana prezesa utrzymywać, żeby on mógł jechać sobie do Anglii bilety sprzedawać, to naprawdę jest mi przykro. Nie wspomnę o innych opłatach. Jest pan wuj na tych samych zebraniach, co my jako prezesi jesteśmy. Wie pan, nie, proszę pana, ja jestem zapraszany na opłatek raz w roku, żeby mnie pochwalić, jak ja to ładnie daję pieniądze na kluby. A chwalenie to jest po to, bo kluby zanoszą do PZPN-u, więc chwalimy sami siebie. Natomiast wy macie zebrania sprawozdawcze, macie zebrania informacyjne, teraz będą zebrania wyborcze. Ja na tym nie uczestniczę. Postawić kandydatowi znanemu panu senatorowi warunek. Chcesz kandydować? Trzeba pomagać. Ja nieraz mówiłem do prezesu, co pan senator
pomógł naszym klubom. To, że cztery piłki przywiózł na otwarcie boiska w Jankowicach. No spójrzmy na to, a oni mają pieniądze i budżetowe, i jeszcze od was biednych drużyn pieniądze biorą. Za tyle co. Ale panie wójcie, to jest tak, pan wójcie tego, atakuje też cały czas, nawet za jakieś, za żółtą kartkę. Nie wiem, że żółta kartka, zawodnik zostanie, musi pauzować po czterech meczach mecz, jeszcze dodatkowo my za tą żółtą kartkę musimy zapłacić. Dwa razy jesteśmy karani. A jak mam do czynienia w OZP-nie, to cały czas mają, że ja mam cały czas problem. Nikt nie ma problemu, tylko z prawą mam problem. No to... A jeżeli powiesz, chciałem wrócić do tego rolnika. Ja nie jestem przeciwny broń Boże rolnikom i nic nie mam do rolników, tylko mi chodzi w sensie. Ja to jest opiekon. Nie, nie wiem, że tam opiekon, a ty mnie też nie chodzi. Ja mówię, ale jak tylko pokazać to takie coś. Kluby dostają po 20 tysięcy. Roczny koszt utrzymania rolnika jest też około 20 tysięcy. To można powiedzieć, że żadna wioska nie jest krzywdzona. I 80% dzieci, czy nawet piłkarstwa, gdzie wykształciły dzieci w Zamiechowie, bo jest w Zamiechowie teraz piłkarz, no to się wziął przez rolnika. No to, tak jak mówię, jeżeli my się czepiamy klub, to czy i na rolnik też idą pieniądze, żebyśmy się nie czepiali klub. Ale myślicie, że pan mówi, że do wody. No to ja tu tyle dajemy, no mówię, my się staramy tym samym. I pozostaje, jedyna wioska, która jest krzywdzona, to jest ludku. A kwestia rolników już jest zakończona, bo już nie będzie. Ja tylko jeszcze dopowiem, koniec rolników. Chodzi o to wszystko, że w miejscowości Zamiechów jest rolnik, a nie w miejscowości Łoce. My wszyscy nam nie to wiemy, natomiast chciałabym zaznaczyć, że właśnie dzięki rolnikowi w Zamiechowie chłopcy zostali wyszkoleni przez instruktora i pokazali swoją klasę w Wielkowicach. Dzięki właśnie panu instruktorowi, który zajął się tymi chłopcami, którzy cały wolny czas swój poświęcali, pan przyszedł do stroje, chłopcy chcieli zagrali. Nie mamy klubu sportowego, nie wykorzystujemy pieniążków. Grupa zakoleńców wspaniała zagrała bardzo dobrze. Byliśmy bardzo z nimi i oby tak się rolniki rozwijały dalej. Wiemy też, że jest mały taki klubik chłopców, trampkarzy, którzy też są zapaleni, na drogami jeżdżą, pan z nimi trenuje już od teraz. Pan instruktor, jest to ważne i obliki są potrzebne. Tak samo jak dzieci trenują w szkole. I chyba już dajmy spokój tym rolnikom. Chciałam jeszcze powiedzieć, że kobiety też jeszcze istnieją i mogą korzystać. Ale nie możemy brać udziału w oczywiście. Chciałam jeszcze zaznaczyć, że wiele kobiet właśnie... Wiele kobiet gra w siatkę lub w Zamiechowie w tenisa. Przydałyby na przykład panie wójcie nowe rakietki do tenisa w Zamiechowie. Może akurat w nowonocnym budżecie znajdzie się jakaś rezerwa, ponieważ bardzo dużo dziewczyn korzysta w tej chwili z tenisa i bardzo dużo ludzi na przykład z Rutkowo przychodzi pograć w tenisa późną porą po pracy. Są to ludzie pracujący. A jak się teraz czekamy tego OZP, mamy teraz nową halę wybudowaną, może chłopice jak mają halę albo nie wiem, albo te. Może jakąś drużynę kobiecą, wręcz. Ale jeszcze się... mamy halę nie oddaną, no, więc na razie nie dzielą, skórka nie dźwięk. W Jarosławiu teraz i ręczna jest, i siatkówka gra, ja nie chciałem pani dać. Ja mówię, teraz nie chcę. Wiele dzieci chodzi do gimnazjum sportowego do Jarosławia. Nie tylko z tego powodu. No to jest każdy. Rozmawiając z koleżanką, nie wiem, myślę, że panie i panowie radni, nie wszyscy o tym wiedzą też, że na tych mówimy o rolnikach. Na te rolniki przecież my pieniądze też pozyskujemy, na to finansowanie, na utrzymanie tych instruktorów. Zawsze wniosek składamy, tak panie Aniu, 50% z tego jest w fundacji. Tak, Także to nie jest. My nie powinniśmy kosztować sobie. I trzeba też dodać, że jednak rolniki wybudowane były, przypominam, za pieniądze do finansowania. Myśmy z tego co pamiętam, chyba 300 tysięcy tylko dopłacili z gminy, a rolnik kosztował 1 100 000. No, to była szansa. Pani Ania odpowiedziała, 860 tysięcy każdy rolnik jest dofinansowany z ministerstwa. Czyli proszę państwa, suma summarum, to myśmy zapłacili 30% tylko za ten rolnik jako gmina. Resztę dostaliśmy gratis.
to teraz dostajemy dofinansowanie do tych opiekunów. No i chwalić to i takich chodników powinno być więcej. Natomiast skończył się program, tyle zdążyliśmy, dobrze, że dwa wybudowaliśmy, bo gdybyśmy szli trybem poprzedników, to nic by nie było, ani jednego. Biorąc pod uwagę, że jest boisko potrzebne w szkole, więc też musielibyśmy zabezpieczyć boisko szkolne. Sami wiem, jak to wyglądało. Przyjeżdżał mężczyzna z pługiem, orał, równał, siał, kosił i tak dalej. Po ulewie, po deszczu, po śniegu, było z powrotem to samo. Była większa wypadkowość, no bo wiadomo, były dziury, zresztą pani dyrektor tutaj doskonale wie, jak to wygląda. No i musieliśmy zabezpieczyć trzy boiska. Dyskusja też po to mamy. Idziemy z postępem i będziemy w Europie, więc nie ma. Słuchajcie państwo. To jest podpięte, tylko jest zarządzanie nie tylko w Polsce, to jest na świecie. Złe zarządzanie na świecie. Ludzie, którzy gdzieś tam, gdzie tyle pieniędzy idzie, jak na piłkę nożną. Żaden sport tyle. Żaden sport. A naprawdę to jest bardzo istotny problem. Mecz pójdzie człowiek, a gdzie przejdzieś do tego, tam na jeden punkt. No tak, za kartkę trzeba zapłacić, za czerwony za dużo płacić, za to trzeba zapłacić, a oni bawią się za nasze pieniądze. Za nasze pieniądze się bawią. A my się mówimy skąd się pieniądze, a chłopaki mają to, a ci chłopcy grają za darmo. Za darmo grają, oni grają jeszcze nogi i mówią, ale tak. Ja wiem, mówię, jak Wiecie, szanowni państwo, w niedługim okresie czasu tu na terenie naszej gminy zostanie oddany piękny obiekt w postaci hali sportowej, prawda? Chłopica, chłopica, podkreślam, pani sołtys, chłopica. Więc chciałbym powiedzieć w ten sposób, że panie przewodniczący komisji sportu, ja myślę, że przy pańskim zaangażowaniu pani sołtys, kiedy ten piękny obiekt zostanie oddany, na terenie naszej gminy powstanie wspaniały klub kobiecy, jeżeli on powstanie pod patronatem pańskim, pod nadzorem pani sołtys, zrobimy wszystko, żeby dodatkowe pieniądze sfinansować, ale muszą być efekty. Znaczy chciałam zaznaczyć, że jest kilka dziewczyn, które bardzo dobrze grają w tą piłkę siatkową, tylko też problem jest dojeżdżanie na treningi na przykład do Jarosławia. No bo jednak jest gimnazjum, prawda, i są dzieci nieletnie, trzeba, rodzin musi dowozić. I też są niedofinansowane, grają dziewczyny za to. Jeszcze na hali, jak będzie piłka siatkowa, powiedzmy, czy ręczna, no wiecie, no będzie to naprawdę jedna z gmin, która będzie błyszczeć. Skoro nie ma innych tematów, ja mam prośbę do państwa sołtysów. Proszę z działu podatkowego przekazywały panie, abyście podeszli państwo nakazy są do odebrania. I jeszcze my mamy tutaj z panią sekretarz też ogłoszenia odnośnie Młodzieżowej Rady Gminy. Mamy druki do zgłoszeń, obwieszczenie, moje zarządzenie. Też bym prosił, żebyście sobie odebrali sołtysi, bo tam jest warunkiem, jednym z warunków uczestniczenia, kandydowania, przepraszam, do Młodzieżowej Rady Gminy jest poparcie dyrektora szkoły, sołtysa lub pięciu uprawnionych do głosowania mieszkańców. Czyli sołtys jest tą osobą ważną, bo jeżeli będzie chciał młody człowiek kandydować do Młodzieżowej Rady Gminy, jeżeli zdobędzie poparcie sołtysa, czyli pieczątkę i podpis, to jego kandydatura będzie już ważna. Grupka Proszę? Grupkowa jeden? Jeden. Młodzieżowa Rada Gminy, wzorowaliśmy się na Państwa Radzie, na Głównej Radzie, czyli jest tak rozłożona ilość radnych, jak jest rozłożona ilość radnych w Głównej Radzie Gminy, czyli wśród Państwa. Wioskami. Dokładnie identycznie. Nic żeśmy nie zmieniali, bo jest to
pomysł, że tak powiem, pomysł. Jest to ustalone od dawien dawna, sprawdza się i myślę, że jest to logiczne. To po co szukać coś nowego? Ja proszę pana przewodniczącego swojego. Dzięki będą wykorzystane rezerw większej skali, dlatego że jest projekt rządowy odnośnie szkolnych grup sportowych. I chyba to będzie i to będzie naprawdę jest rzecz. Jest taka możliwość bardzo wysoka. Mieszkańcy ciągle myślą, że ulga scaleniowa należy mi się z urzędu. Nie są, nie wiedzą, że muszą napisać wniosek, więc czy można by było jakoś to ogłosić. Czyli później nie mówić do ulgi. Przecież wiecie, jak to są zdjęcia, i ja tyle drugą. Nie wiem, jak w tym mieszkańcu spadniaków twierdzą, że wiedzą, że jest ulga, ale czekają na ulgę gminy. Nie, Mieszkańcy wiedzą, że ulgę mają, tylko czekają, że to od gmina załatwi. Proszę Państwa, odnośnie podatków, tak jak tutaj Pan Przewodniczący powiedział, że bo ja wczoraj się spotkałem z Panem Starostą, rzeczywiście te 2000 euro od Generalnej Dyrekcji wywalczył i wczoraj mówił mi, że trwa sprawa przetargowa, czyli wyłonienia wykonawcy i że jak wyłonił wykonawcę, to wiadomo, no jak troszeczkę na dworze zależy, to wchodzą w teren i będą już to robić. Natomiast ja chciałem powiedzieć Państwu taką rzecz. Mamy nowe przepisy odnośnie ordynacji podatkowej. Proszę Państwa, to też na pewno będzie coś nowego dla mieszkańców. Chciałem powiedzieć taką rzecz. Wchodzi dyrektywa, że kwota podatku do 100 zł ma być płatna jednorazowo. Czyli nie będziemy w gminie rozdzielać podatku należnego w kwocie niżej 100 zł na raty. I na pewno znowu będzie krzyk, bo ktoś miał po 20 zł 4 raty, a teraz będzie musiał 80 zapłacić przy pierwszej racie. Więc mówię do Państwu, żebyście przekazali mieszkańcom i wiedzieli dla siebie, podatek w kwocie do 100 zł musi być zapłacony jednorazowo w pierwszym terminie. Nie będzie rozbijany na raty. I druga rzecz pozytywna, jeżeli należność podatkowa jest niższa od kwoty wysłania decyzji, czyli tam 6 czy 7 zł, 6,70 chyba dokładnie, 6,10, to ten podatek w ogóle nie będzie naliczany. Bo nie ma sensu wysyłać listu za podatek, który jest poniżej kosztów wysłania listu. Takie dwie rzeczy wchodzą,
no to ta niższego podatku, to tam, prawda, się zgubi, bo nie ma, mało takich jest. Natomiast odnośnie tych 100 zł, dużo jest ludzi, którzy będą, którzy płacili do tej pory kwotę poniżej 100 zł, także muszą się przygotować, w marcu trzeba całą kwotę wyjąć z kieszeni. I to trzeba... Tak, myśmy już to ogłosili na stronie, jest już to na stronie, ale przekazuję Państwu, bo być może też pierwszy raz to słyszycie. Dlatego zapraszam radnych sołtysów jeszcze raz do działu podatkowego i do sekretariatu po dokumenty. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę Państwa, ze spraw gospodarczych bieżących chciałbym poinformować Państwa, szczególnie sołtysów, odnośnie kamienia tego rocznego. Proszę się do mnie zgłosić, sołtysi, i wskazać, gdzie ten kamień ma być rozdysponowany. Kamień czy glina? Nie, nie, kamień. O, właśnie. Kamień. Tym razem kamień. W tej kwocie, jaką posiadamy, za jaką kwotę, 8 tysięcy tam jest rozdysponowane, było na ten kamień. Już mamy to uzgodnione, to będzie w sumie 15 samochodów, takich małych jak w ubiegłym roku. I na przykład no, z tego wychodzi, że dwa na miejscowość, a trzy dla Łowic, bo są na przykład. Także proszę mi wskazać, gdzie to trzeba zawieść. Dzisiaj trzeba? Nie, niekoniecznie, bo my to na wiosnę, my to na wiosnę zawieziemy, ale mamy już z przedsiębiorcą ustalone konkretny kamień właśnie. Nie z kolei dlatego, że jest droższy. Przypominam sołtysom i radnym, że wozimy na drogi. Tak. Nie wozimy na jazdy, mostki i podwórza prywatne. Bo były takie sytuacje, że przychodzili mieszkańcy, bo to jest wjazd do niego na posesję, czyli mostek, brama i on chce kamień. To jest prywatna rzecz i prywatnie mieszkaniec powinien sobie zabezpieczyć. My mamy kamień na drogi gminne. A na przykład jak chłopca przy szkole parking z tego kamienia wysypał tam z tyłu jakoś za tym budynkiem? Tam nie ma parkingu, a tym bardziej nie ma tam drogi gminnej. No nie ma tam drogi, tylko mówię, żeby wysypać pod jakiś parking. Ale jak wysypać, to trzeba zrobić parking, tak? No, no to trzeba. To trzeba to było w listopadzie do projektu włożyć. Jak teraz wysypać? To zabierzemy 5 samochodów z dróg i damy tam parking dla pod szkołą, który będzie służył raz na 2 tygodnie do meczu, a ludzie będą po drogach po kolana w błocie jeździć. No tak się nie robi, to trzeba było wystawić. To jest projekt, trzeba było zgłosić. Druga rzecz, musi to być jakoś zaakceptowane. No jak weźmiemy z łąki trzeciej klasy, zrobimy parking, bo nasypiemy kamienia. No proszę Państwa, teraz są czasy, gdzie większość rzeczy należy zrobić zgodnie z przepisami, bo już nie jest tak, że wioska sobie pomyślała, a na pół pastwiska zrobimy lotnisko i budujemy lotnisko. W tej chwili są nadzory. Ja ostatnio byłem wzywany do nadzoru budowlanego. Była kontrola dróg. Drogi nie miały wypełnionych dokładnie książek dróg, bo są takie, o czym nawet nie wszyscy wiemy, gdzie się wszystko wpisuje, jeszcze musi uprawniony człowiek z uprawnieniami należący do Izby Rzemieślniczej podpisać i zostałem ukarany za to. I ja już dzisiaj parkingu na pastwiskach budową nie będę, bo później karę ponoszę ja. Jest projekt, jest na to pieniądz. Możemy robić jak najbardziej. Natomiast takie wymyślenia, że może by parking zrobił, bo jest 8 samochodów kamienia, no powiem tak, są drogi, które potrzebują kamienia. Na pewno tego kamienia nie wystarczy na wszystkie drogi, bo potrzeby są ogromne, ale przynajmniej na te główne dajmy. Dlatego powtarzam raz jeszcze, nie na prywatne posesje, na żadne mostki wjazdy, tylko na drogi. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś sprawy? Jeszcze uzupełnię właśnie dla Państwa wiedzy, wypowiedź wójta w tym temacie, że niestety, chcąc działać w majestacie prawa, musimy, nie da się nie mieć pieniędzy na coś, co jest wymagane. I to było właśnie przykładem ostatniej tej kontroli, co wójt wskazał. Niestety, musimy teraz na przeglądy dróg znaleźć techniczne, roczne, środki pieniężne. Musimy znaleźć pieniądze na przeglądy techniczne obiektów, wszystkich komunalnych budynków i to jest naprawdę duża kwota.
i później dziwimy się, że 8 tysięcy czy 10 nam zostaje na ten kamień. No bo jak my na wszystko weźmiemy coś, a na to, co nie jest na ten kamień prawem wymagane, prawo, to nam zostaje nic. I taki jest efekt tego. No i na takie przeglądy, na takie budynków, na te przeglądy dróg, drodzy Państwo, w tym roku, gdzie zostaliśmy zobligowani do wykazania tych dokumentów w nadzorze budowlanym, musimy wyłożyć gdzieś ponad 20 tysięcy w sumie. Proszę sobie wyobrazić skalę problemu tych budynków. Tak. I to jest tak znikoma kwota ze względu na to, że sami staramy się zrobić, co jest możliwe, tak jak książki prowadzić tych dróg, co robimy, czy to, co jest możliwe we własnym zakresie, bo inne gminy idą, powiemy tak z doświadczenia sąsiednich gmin, w tym kierunku, że zamawiają to wszystko, zlecają. I gdzie to zrobienie czegoś takiego kosztuje 10 tysięcy czy 15 tych dokumentów, co można samemu zrobić. Już mówimy, pomijamy tylko to, co musimy. Tak jak wójt wskazał, taka osoba uprawniona musi opłacać tą izbę, musi należeć do tej izby i co przy nas to sprawdzamy w nadzorze budowlanej, czy ta osoba ma wydawane te dokumenty. Proszę nam tylko powiedzieć, jakie są losy tych scaleń, nie autostradowych, bo to wiemy, tylko te, które są planowane na terenie Tynkowice, Boratem, czy coś w tym temacie? Tak, tak, byłem wczoraj u pana starosty, po drodze zajrzałem do pana Skiby, naczelnika, proszę państwa. Pan naczelnik Skiba powiedział krótko, w tym roku i w tym rozdaniu idzie dwie miejscowości z powiatu Jarosław, a mianowicie Jodłówka i Bruchnik do Stale. Pytam, a dlaczego my nie jesteśmy uwzględnieni? No bo tak u marszałka zapadła taka decyzja ze względów finansowych i tak dalej i odwlekł mnie do 2019 roku, więc myślę, nie będę więcej z nim rozmawiał, pójdę do starosty, zapytam głowy, a nie dłoni. Wszedłem do starosty i złożyłem oczywiście jakieś tam pismo, znaczy nie jakieś tam, tylko pismo urzędowe i zapytałem pana starostę już tak na osobności w cztery oczy i powiedział mi w ten sposób, że w piątek wróci z Warszawy, bo dziś albo jutro wyjeżdża do Warszawy, wróci z Warszawy, jesteśmy umówieni, mówi w tym czasie płyną te dokumenty, które na dole tam, bo tam oprócz tego pisma złożyliśmy również uzupełnienia, czyli kolejne 65 hektarów mieszkańcy podpisali, że są chętni do scalenia na Boratynie, co daje już nam rzędu też Boratyn około 70%. I obiecał mi pan starosta, że w tym temacie poruszy jeszcze to i że będzie chciał, żeby nasza gmina również uczestniczyła w scaleniach. Ale czy powiedział mi tak tylko, jak to mówią, na ładne oczy na zbycie, czy jestem prawda, dowiem się w piątek. Na razie nie jesteśmy uwzględnieni. Jest dwie miejscowości, powtarzam jeszcze raz, i Jodłówka i Bruchnik. I tyle. Także temat jest zawieszenie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze jedno wyjaśnienie. Przed chwilą wybrałem telefon. Powiem tak. Jeżeli chodzi o konserwację oświetlenia ulicznego, to cośmy podjęli taką decyzję, że będzie to taniej kosztować, no na dzień dzisiejszy powiem, że sprawnie to idzie z tym wykonawcą. Panu sołtysowi chciałem powiedzieć, że jutro ten pan odebrał części i zrobi to, co elektryka przez ileś lat nie zrobiła, elektrownia. Ma wszystkie części, dzwonił mi, że jutro ma wszystko świecić, sam im powie w końcu. Tak? Do czego zmierzam? Do tego, że były takie sprawy, że ja zgłaszałem nieraz w poprzednich latach jeden temat i 5 razy i 6 i zostało już do dzisiejszego dnia to niezałatwione, co może sołtys potwierdzić, ileś lat do Zamichowie na przykład. No nie funkcjonuje. No zobaczymy, jak to dalej będzie. No na razie jest to w porządku, powiem. Do 20 godzin, do 15 zawsze wszystko działa. Jeszcze panie wójcie, jedno właśnie to też tego. W tej chwili właśnie najbardziej był czas i miejsce, żeby
te drogi między Zamychowem a Litwą troszkę znowu połatwi. Ta siła ta co roku. Są wybite. Przepraszam, zapomniałem. Właśnie miałem to na myśli, żeby Zamiechów z Lutkowym ten kamień przeznaczył na tą drogę. Proszę tak zrobić, te cztery samochody, co mamy. Proszę dogadać się, tak powiem. Zróbcie tak. Panie Marku, z tego co słyszałem, prosił pan sołtysu o wskazanie miejsca, więc pan sołtys zabrał głos, wskaże miejsce, rysypiemy. Panie sołtysie, pan przedział zgodnie z tym co tutaj mówimy, będzie tam wysypany, gdzie pan wskaże. Tak, tylko ja mówię, panie wójcie, to będzie trwało, ale to chodziło dziś jutro, żeby przywieźć jedną przyczepę i parę tych dziur połatać. Możemy to zrobić w ramach tego posiadanego. Ja dzwonię dzisiaj i... Mówi, jak to przysłowie, mówisz i masz. I powiedzą mi znowu, panie wójcie. Po coś dam do Lutkowa, nie rozumie chowa. A to już... Panie sołtysie, pan naucz jednej regułki, tylko nie odsyłaj pan ich do mnie, bo ja już więcej nie mam na was. Proszę państwa, zaczynamy powoli prace organizacyjne odnośnie projektowania, chociażby tam, prawda, już jesteśmy w Jankowicach, alejkę na cmentarzu uzgadniali, rozmawialiśmy o innych chłopicach, tutaj o oświetleniu. Dzisiaj jest spotkanie chłopców na boisku. Powoli ruszamy z pracami, bo skończył się już ten okres kontroli, skończył się okres sprawozdań. Pani Ania już tak, no ja już tak mówię za panią Anię, ale już jesteśmy, że tak powiem, po zamknięciu tych największych rzeczy i wiosna się coraz bardziej pcha rękami i nogami, gdzieś podobno już taki wracają z ciepłych krajów. Także trzeba się brać za robotę i bierzemy się ostro za robotę. Przykładem jest chociażby, i tutaj chciałem tak na forum podziękować i pochwalić naszą panią sołtys chłopic. Pani sołtys, powiem tak, świetny gust. Płytki bardzo ładne, bo tutaj za ścianą chłopcy remontują. My ich też przytrzymaliśmy, żeby się nie tłukli, nie kuli. Także jest tutaj łazienki i kuchnia robiona pod zamówienie, zgodnie jak powiedziałem, z gustem pani sołtys. I tutaj niskie ukłony dla pani sołtys. Ja mam za co dziękować. Ja również dziękuję panu wójtowi. Ale czy można oglądać już jakieś są? Jeszcze do widoku, po prostu stowarzyszenie zasponsoruje, że tak powiem. Bo tak jeszcze zostały dwoje drzwi właśnie w takim kolorze nieodpowiednim. I trzeba to wymienić. I trzeba wymienić. Będziemy szukać trochę oszczędności, żeby jeszcze te dwoje drzwi zmienimy. Także myślę, że już nasza gmina będzie się otwarcie. I będzie otwarcie, tak. Na następną sesję zrobimy otwarcie. To... W takim wypadku, proszę państwa, chciałam jeszcze jedno zdanie na sam koniec powiedzieć. W ostatnim czasie spotkaliśmy się z taką olbrzymią tragedią jednego z naszych kolegów, pana Janka Rublo. Chciałam powiedzieć, że operacja się odbyła zgodnie z harmonogramem. Operacja była przeprowadzona 13 lutego, wyczerpała niefortunę, nie wierzymy przez sądy. Myślimy, że będzie dobrze i chcieliśmy tutaj serdecznie wyrazić takie uznanie, podziękowanie wszystkim, którzy się pośrednio i bezpośrednio przyczynili. Wszystkim zbierającym, wszystkim organizującym, szczególnie posłowie do ciasta, wszystkim stojącym pod kościołami, pochodzącym po wioskach. Po prostu dało nam to do myślenia, że jednak potrafimy się po prostu zorganizować, potrafimy wyrazić współczucie drugiej osobie i jeszcze mam taką prośbę, jest 1% podatku, rozpowszechniajmy, nie zostawiajmy tego podatku, przekazujmy, to po prostu działa. No myślę, że pan Janek tutaj za jakiś czas do nas dojedzie, bo na razie jeszcze nie ma takiej możliwości. No jest wszystkim niezmiernie wdzięczny, jak rozmawiałam z nim w ubiegłą niedzielę i no po prostu nawet nie potrafię w tej chwili przekazać. Jan jest bardzo wdzięczny wszystkim, którzy po prostu pomogli. Myślę, że na tym zakończymy dzisiejszą sesję. Dziękuję wszystkim państwu za uczestnictwo.